sytuacja taka, bo znalazłem chwilę. Spakowani, została ostatnia transza rzeczy do zniesienia do samochodu. No i ruszamy w drogę. Tylko poszło coś zobaczyć jeszcze do apteki. Później tylko zatankowanie samochodu, małe zakupy i w drogę. Dzisiaj pierwszy dzień, klimkówka u Maryleny i Pawła. Czy ty plany, żeby kogoś zabierać po drodze? Niestety zapakowani jesteśmy na full. Większość są rzeczy do schroniska, więc trochę miejsca zajmują. I mamy zawalony cały tył. Nie tak do końca. Cały bagażnik jest pełen. No i bagażnik na górze. Więc teraz jeszcze podjazd do kantoru, wymienić kasę na euro. Później na Wybrzeże Gdyńskie, bo Jędrek mi mówił, że bardzo warto by było mieć przejściówkę z kantera na zwykłe gniazdko i spróbuję ją załatwić. I później napompowanie powietrza, zatankowanie Sabiny już na full, jeśli chodzi o gaz, a później to już będziemy jechać dalej, dobra. Więc tyle na razie. Jemy ostatnie polskie śniadanie. Klasyczne polskie śniadanie. Jedzie. Oczywiście w banku. Czy tu wyrcie ma? Klasyczne polskie śniadanie. Nigdy nie jest i nie było już za późno. Nigdy nie jest i nie było za późno na to, by dobrą drogą iść, by zawrócić drogi złej. Jeśli był diabeł, to Bóg też przecież jest. Jeśli był demon, to anioł jest też, by dodać sił, by wystarczyło sił. Nawet ten, co przepadł, na zawsze zaginął. Ten, co się poddał, w ciemności przeminął też. Znajdźcie drogę tą, drogę tą, którą warto iść.
jednemu wiele dróg przejść trzeba, jednemu ciężko, a iść potrzeba przez piekło nawet przejść, żeby dojść tam, by do nieba wejść. Kiedy się poddałeś i iść przestałeś, jeśli stanąłeś, myślisz, że przegrałeś, tam droga nadal trwa, bo droga ta w opiece ciebie ma. Tą drogą będziesz szedł dotąd, aż tam dojdziesz. Nie skończy droga się, zanim tam dojdziesz, by innym pomóc iść, by doszli tam, gdzie doszedłeś ty. Zatem dzień dobry. Pierwszy dzień prawie za nami. Dojechaliśmy do Tymkówki. Pierwsze 400 kilometrów również, więc zostało jeszcze jakieś 5200. Nie wiem, czy mi ostrzy, a nie mam takiej długiej ręki. Mam nadzieję, że mi ostrzy. Więc dochodzi wieczór, nawet rozstawiony. Pierwsze podsumowanie, no długa droga. Prawie 400 km. Wyjechaliśmy, ruszyliśmy z Janek 11.30, a byliśmy tutaj około 19.00. No dwie, góra 3 10-minutowe przerwy na zmianę kierowcy. Werka trochę jeździła, troszkę filmowała, więc teraz za chwilę startuję z parka, żeby wam trochę to pokazać z góry. Jutro drugi dzień. Przejazd przez Słowację i szukanie noclegu nad Balatonem. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie ok. No ja jestem pewny, że pójdzie ok. I ten odcinek zobaczycie dopiero niestety za tydzień, tak jak my w poniedziałek. Dzisiaj jest na YouTubie odcinek Dzień Zero. No parę osób, parę sabów żeśmy mijali na trasie, dwa samochody nas pozdrowiły na warszawskich blachach, więc no jest fajnie. Oczywiście pozdrowienia odwzajemnione, tylko kolego z WPR troszkę większy dystans, jak wyprzedzasz i później wracasz na swój pas, bo było dość blisko. Tak. Więc tak to wygląda. Przepiękne widoki na naszej polanie. Nie wiem, jeżeli coś mi się uda jeszcze nagrać dzisiaj, to nagram. Jak na razie startuję szparka. Nie będę was wtajemniczał, jak wygląda, ale jest po prostu łatwe, przełatwe i raz, dwa jesteśmy na górze, więc do góry i do zobaczenia w następnym odcinku pewnie nie drugim, czyli Słowacja, Węgry. Winiety są samochód sprawuje się bez żadnych problemów. Pierwsze 30 litrów gazu to było jakieś 270 km przejechane, ale żeśmy jechali non-stop na klimie, non-stop mniej więcej stówka, więc no ale średnie spalanie nam wychodzi 8,2 km, znaczy litra na kilometr, więc nie jest źle. Zobaczymy, jak będzie dalej. A teraz mamy w sumie no, chmurki przyszły, więc średni będzie ten zachód słońca, ale może coś ten, mam ochotę przelecieć, tam jest taka, teraz wam pokażę, tam jest taka dziura w drzewach i tam za tym jest coś genialnego, więc zaraz się tam wznoszę.
Chciałbym się cieszyć z tego, co mam, a naprawdę wiele mam. Cieszyć bym chciał się każdy dzień, a przecież mogę cieszyć się. I narzekania mam już dość, że wciąż za mało mam na złość. No i że więcej bym mieć chciał, i żeby Bóg mi więcej dał, i żeby Bóg mi więcej dał. Jak można żyć i myśleć tak, że cały czas jest czegoś brak, że tu i teraz to nie to, że indziej gdzieś by lepiej szło. Choć te problemy są banalne, nigdy nie jest idealnie, a największy w tym mam baras, za dużo jest i za mało naraz. Za dużo jest i za mało naraz. Zaczynam od początku, wracając do poprzednich wątków. Co dzień krok stawiam pierwszy raz, żebym mógł iść przez cały czas. Celem jest horyzont, tu kres, tam będę szedł, tam koniec jest.